PiS-owi dobrze tak. To jest za słuszna kara za no, realizowanie głupich pomysłów, takich jak upolitycznianie PKW. Tak. To, co robi Unia Europejska, bo to rozumiem, do tego pan redaktor nawiązuje w ostatnim czasie, no to jest naprawdę zatrważające. Widzę to, w jakim tempie i z jaką bezczelnością to się posuwa. Napomina Ilona Muska, że on nie dość dobrze tam cenzuruje Twittera i że jak jest jakaś debata w Stanach Zjednoczonych z prezydentem, to to jednak Europejczycy oglądają i o to ma podlegać pod unijne standardy zabezpieczające, żeby tam czasem czegoś nie było, nie padło coś, co się nie spodoba panu Bretonowi. No jest to po prostu przerażające. No zmierzamy w kierunku jakiegoś superpaństwa i to superpaństwa totalitarnego. Witam Państwa, Mikołaj Dowiejek, redakcja Goniec.pl. Kolejna rozmowa Gońca, ale zanim przejdziemy do kwestii merytorycznej, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, gdyż większość z Was tego nie robi. Zajmuje to tylko kilka sekund, nic nie kosztuje, nam pomaga się rozwijać i zapraszać różnorodnych gości, budując społeczność Gońca. A teraz już z Państwem i ze mną poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja na łączach. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie pośle, zacznijmy od tematu, no, który rzeczywiście rozbija bank, też przez te słowa, które padły w zeszłym tygodniu, nie tak dawno, no ale też przez to, co się dzisiaj dowiedzieliśmy, czyli dymisja Dmytro Kuleby, w ogóle duża rekonstrukcja ukraińskiego rządu. Czy dopatruje się pan w tym jakiegoś wpływu tych słów, które wypowiedział w Olsztynie, czy raczej jest to po prostu kwestia wewnętrznej ukraińskiej polityki? Nie, no wydaje mi się, że to chyba właśnie jest kwestia rekonstrukcji rządu, jak pan redaktor już zapowiedział, a nie reakcji na te słowa. Przynajmniej nic o tym nie wiemy, nic na to nie wskazuje, żeby to miało być jakąś formą kary za to, co powiedział. Nic na to nie wskazuje. Czyli Dmytro Kuleba, no nie przyjmujemy się tymi słowami według pana na Ukrainie, czy ukraiński rząd się nie przyjmuje tymi słowami Dmytro Kuleby? Znaczy nie sądzę, żeby one były jakoś głęboko niewłaściwe z punktu widzenia większości Ukraińców, którzy mają pojęcie o historii zupełnie inne niż my, wizję historii zupełnie inną niż my, to myślę, że no, one są takie, no, jak oni się mniej więcej spodziewali, także nie sądzę, żeby tam ktoś był oburzony i chciał odwoływać z tego powodu ministra. A w kontekście samych tych słów i oceny tego, co się wydarzyło później, bo też widzieliśmy ten film Radosława Sikorskiego i takie zapowiedzi, no, że tutaj tak nie może być. To, co pan właśnie uważa o takim dalszym toku tej sprawy i o samej treści tych słów? Czy o dalszym toku, to nie wiem, co tam nagrywał później Sikorski, bo nie oglądałem. Natomiast co do tych słów, to też no, znowu to nie jest nic zaskakującego, jeśli się wie na temat tego, jak Ukraińcy postrzegają historię, no to nie jest są specjalnie zaskakujące. Natomiast zaskakujące jest ta niezręczność, który powinien się wykazywać większą właśnie dyplomatyczną tutaj sprawnością, wykazał. No bo został zapytany o ekshumację. Powinien powiedzieć tak, będą ekshumacje, poczekajcie, a nie tutaj, a bo wiecie, bo wy też coś tam, tak? Bo to rozumiem, o te słowa chodzi. No to tak zupełnie niepotrzebne rozdrażnianie polskiej opinii publicznej w sytuacji, kiedy no, Ukraina w jakimś stopniu wisi na naszej pomocy. Więc nawet jeśli oni w większości tak myślą, no to wcale nie musi wszystkiego, co myśli, mówić w każdej sytuacji. I to jest raczej tutaj zaskakujące negatywnie, że no, pan dyplomata jednak nie poradził sobie z pytaniem, którym wcale nie było to pytane, czy jak ocenia stosunki polsko-ukraińskie w ogóle, coś tam, tylko proste pytanie, czy będą ekshumacje i tak dalej. No to odpowiedź, no będą. No. I wystarczyło tyle. A ta cała otoczka była niepotrzebna. To jest opinia Dobromira Sośnierza. No rzeczywiście tutaj ukraiński już były minister spraw zagranicznych dość mocno poleciał, biorąc pod uwagę, że on wspominał akcję Wisła, mówił o ukraińskich ziemiach, także no rzeczywiście tutaj z takiego pytania rozwikło całą długą odpowiedź, no ale w pierwszym momencie no nie było żadnej reakcji ze strony Radosława Sikorskiego, no a uczestnicy kampusu zaczęli bić w sumie brawo, więc wydawałoby się, że
nie wiem, no może na tamten moment nawet dla nich, on nie wiem, czy miał rację, no ale powiedzmy, że zaakceptowali mniej więcej te jego słowa, co wydaje się co najmniej dziwne, biorąc pod uwagę, jak na przykład Kosiniak-Kamysz miał przyjęcie na kampusie, gdzie pamiętamy doskonale, jakie to były okrzyki, gwizdy, buczenie. No bo oczywiście ściśle rzecz biorąc, no to tam nie mówi jakichś kłamstw, tak? No to przecież jest prawda, że ta rzeź wołyńska się z niczego nie wzięła. To nie jest tak, że żyliśmy sobie w zgodzie, aż nagle jednemu odbiło i zaczął drugiego mordować. To no, rzeczywiście konflikt narastał i brał się również z tego, że to my się zachowywaliśmy, no, mówiąc delikatnie, nie w porządku. No nie aż tak, bardzo nie w porządku, jak że można by to porównać do rzezi wołyńskiej. Tak? Natomiast no, to jest oczywiście prawda, że to z niczego się nie wzięło i nie skończyło się też do końca tym. Tam były potem akcje odwetowe, była ta akcja Wisła, która była skierowana przeciwko Ukraińcom. Więc no tak, no, to jest wszystko w jakimś tam stopniu prawda. No, raczej to zestawienie jest niezręczne. Po pierwsze niepotrzebne, bo no, wystarczyło powiedzieć tylko tyle, ile to niezbędne w tej sytuacji, nie rozdrapywać tematu, co do którego wiadomo, że będziemy się pewnie jeszcze długo różnić. A nawet jeśli, no to zestawienie mordów na Wołyniu z tym, co było przedtem i potem ze strony Polaków, nadal jest jednak nieadekwatne. Tak? Znaczy nadal Ukraińcy, no tutaj mówiąc kolokwialnie, przegięli pałę, tak? Nie da się tej zbrodni usprawiedliwić niczym ani przedtem, ani później. No, po prostu. No, można to zrozumieć, ale nie można tego usprawiedliwić. Zrozumieć to w sumie też ciężko. W takim sensie, że no, można zrozumieć jakieś starcia, no ale jednak no, powiedzmy, że to tego tak ciężko zrozumieć, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały te ta sytuacja w ogóle na Wołyniu, jak wyglądało to działanie ze strony UPA, no i też w ogóle czasami też ludzie, którzy się to angażowali, no to myślę, że to jednak i tak chyba ciężko zrozumieć, że to może jednak nie są odpowiednie słowa, panie pośle. No zrozumieć w tym sensie, że wiemy, z czego się to wzięło. Tak, 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 ale tutaj wiemy, jakie są motywacje, jak eskalowało napięcie i tak dalej, jakie były losy. No, jak się to prześledzi, to mniej więcej no wiadomo, że to nie jest tak, jest tak, że ktoś jest w 100% winny. Natomiast tu chodzi o sam fakt właśnie tej jednej sytuacji. Rzeczywiście, no to też się wydaje trochę dziwne, biorąc pod uwagę te 2,5 roku ponad też tej dużej pomocy Polaków dla Ukrainy. Wydawałoby się, że takie załatwienie tej sprawy w ogóle, no to będzie tak naprawdę taki gest przyjacielski na zasadzie no, wy nam pomogliście, pokazaliście swoje dobre intencje, no to my wam też pokażemy, tak? Więc to ciągle jest to w sumie dziwne, że ta sprawa nie jest rozwiązana. No znowu, to też nie jest aż takie dziwne, jak się to próbuje zrozumieć, patrząc z drugiej strony, tak? No jeśli my w czasie, no możemy sobie wyobrazić jakąś tam sytuację taką, w miarę podobną, oczywiście wiadomo, że będzie tam inna skala, ale gdyby w czasie, kiedy my byśmy się bronili tutaj przed najazdem dziczy z Rosji, Niemcy by przyszli i powiedzieli, że mamy ich tam przepraszać za wypędzonych z tego. No to, po pierwsze, Polacy w większości nie są świadomi tego, że my tam Niemców żeśmy wypędzali po II wojnie. Coś tam może wiedzą, ale nie znają tam większych tych. Po drugie, no wiadomo, z czego to się wzięło, już to była odpłata dla Niemców. W każdym razie nasza wizja historii nagle zderzyłaby się z wizją jakiegoś rewizjonizmu niemieckiego i czy my byśmy akurat mieli ochotę w środku wojny się tutaj kajać, czy raczej mobilizowalibyśmy się wobec bohaterów, a oni by nam mówili, że nie, ten wasz bohater tam, albo Litwini by tam przyszli, przeproście za Piłsudskiego, tak, bo on nam Wilno zabrał. Jak mamy wam dalej pomagać, to musicie nas przeprosić za Piłsudskiego i zabranie Wilna. No my Piłsudskiego postrzegamy inaczej w większości, tak? Zresztą trochę niezasłużenie, no ale to już tam mniejsza z tym. A tutaj nagle ktoś przychodzi ze Litwini ze swoją wizją historii, mówią nam, że nie, musicie zdjąć z pomnika Piłsudskiego, bo to jest dla nas, to jest bandyta, zbrodniarz i dość tego. Nie? Mamy wam tu pomagać, to nam mówimy, no kurde, co wy, my tu teraz z Ruskami się bijemy,
wilki jakieś, a wy tu tam teraz z Piłsudskim nagle wyskakujecie. Po wojnie możemy podyskutować o tym, jak to było, a nie teraz, tak? No więc oni pewnie odbierają to właśnie w ten sposób, że my tu się bijemy z Ruskimi, a wy wyciągacie teraz jakąś kartę. My tu w ogóle tego nie pamiętamy, przecież to nie my robiliśmy, to jakiś pradziadkowie nasi, już nikt nie żyje prawie z tego, z tej ekipy. A wy tutaj przychodzicie i nam trujecie głowę. Oni w większości nie są świadomi tej historii. A jeśli są świadomi, to wykrzywiono mocny sposób, w którym to no, taki usprawiedliwiony, jakaś tam akcja. Umniejszają oczywiście zbrodnie w swojej pamięci, powiększają nasze winy, więc no, taką mają wizję. Tak? Więc znowu, ja nie usprawiedliwiam, tylko mówię, jak zrozumieć, bo jak się nawzajem rozumie, skąd się biorą pewne postawy, no to łatwiej dojść do pewnego porozumienia. Więc czym innym jest zrozumieć, a czymś innym jest coś usprawiedliwić. Nadal uważam, że to jest niewłaściwe, co oni robią, tylko tłumaczę, skąd się bierze trudność w tym, żeby to wyegzekwować akurat w tym momencie, tak? No bo oni akurat teraz mobilizują się, tych bohaterów mają niewielu. Ten jest oczywiście bardzo wątpliwy, ci tam związani z tym. Oni pamiętają im inne rzeczy, a te tam, no tam może coś tam było, ale to my tego nie chcemy teraz wiedzieć. My teraz potrzebujemy się tu zmobilizować. A wy sobie na razie dajcie siana, wrócimy po wojnie do tego. Nie? To jest ich perspektywa. No, nasza jest inna, ich jest inna. Tak? I to obie strony powinny się rozumieć i właśnie dlatego ten pan minister no, Kuleba, no, wiedząc to wszystko, że to nie jest dobry temat, na którym może coś ugrać w stosunkach z nami w tym momencie, tylko lepiej siedzieć cicho, no to powinien w miarę możliwości prześliznąć się po tym temacie tak, żeby nie wkurzyć ludzi u siebie, no bo jak zacznie się tutaj przepraszać za Ukraińców z poprzednich pokoleń, to może być źle odebrane u siebie. Jak zacznie się tłumaczyć tak, jak się tłumaczył, to będzie źle odebrane u nas, więc gdyby trochę pomyślał, no to po prostu powiedziałby, dobrze, dobrze, pan pyta o Wołyń, no to jeśli chodzi o Wołyń, to już rozmawiamy z ministrem, będzie dobrze. Nawet jak tam rozmawiali, tylko wspomnieli przy kawie, no to mógł tak się wyłgać z tego, tak, no, rozmawiamy. No tak, będziemy powiedzieć, będą ekshumacje, załatwimy sprawę obopólnie korzystnie i będzie święty spokój, tak, i będzie wszystko no dobrze. Tak właśnie. Tak. No, ale nie powiedział tak, ale tutaj zostawmy kropkę, to już jest przeszłość tak naprawdę, no bo Dmytro Kuleba na razie jest były ministrem spraw zagranicznych. Jeżeli chodzi o inne sprawy, które są też wyciągane, tak można powiedzieć, na początku września, szczególnie w takim jeszcze sezonie ogórkowym politycznym przed posiedzeniem Sejmu, to jest ta ciągła kwestia reparacji, zadośćuczynienia od Niemców. No i gdy pan słyszy jakieś, może to nie zapowiedzi, ale wspominanie o tym, pan w ogóle wierzy w jakiekolwiek zapewnienia polskich polityków? Widzi pan jakiekolwiek możliwości tutaj wpłynięcia na tę sprawę? Czy raczej jest to już takie granie taką zgraną kartą, gdzie już nawet nie widać, co to była za karta? No, raczej to drugie. Może nie aż tak zgraną, bo myśmy właśnie długo nią nie grali, ale w każdym razie przeterminowaną. Tak? No, znaleźliśmy jakieś tam kartę zniżkową do Biedronki, która straciła ważność tam w oczach Biedronki wiele lat temu, a uważam, że niesłusznie i chcemy się teraz tym wyelektywać. No nie sądzę, żeby to mimo moralnej słuszności tych, żeby one dały się wyegzekwować. Po prostu to znowu, jeśli zrozumiemy punkt widzenia Niemców, no to będziemy wiedzieli, że po pierwsze nie mamy na nich środka nacisku na tyle silnego, żeby jakieś większe kwoty wyegzekwować. Po drugie, że jaki jest ich punkt widzenia na tę sprawę. Oni, to jest kolejne pokolenie, tak? Tam to już płaciło wiele lat. W sytuacji, kiedy oni już mają świadomość, że to wszystko za nimi, to ktoś przychodzi z rachunkami sprzed tam kilkudziesięciu lat i teraz mówi, to jeszcze takimi tam jakieś opiewającymi na biliony i mówi, czy to się uda? No moim zdaniem się nie uda. Nie jestem zwolennikiem jakiegoś angażowania się w zupełnie nierealne projekty, więc o ile można tą kartą gdzieś tam się posługiwać na zasadzie jakiejś takiej no, zmiękczania przeciwnika, propagandy jakiejś takiej, no to raczej nie wróżę sukcesu. Coś tam może zapłacą, to już proponowali tam, prawda, jak tutaj Scholz był, jakieś tam takie, coś tam rzucą, ale no nie wyegzekwujemy takich pieniędzy, no nie mamy, to za późno się na to zabieramy, to być może jak Niemcy prosili o zgodę na zjednoczenie, może wtedy w 90 tam
którym roku to było, pierwszym, drugim, tak, gdzieś tam w tych okolicach, no to wtedy może byśmy byli coś w stanie ugrać na tym. Ale już nie teraz, no nie wydaje mi się tak, no nie widzę tego lewara, nie widzę, czym możemy oddziaływać, bo polityka międzynarodowa no jest właśnie transakcyjna, a nie oparta na jakichś wartościach czy przekonywaniach. Czyli do jakiegoś stopnia tak, no można trochę wpłynąć, tam szantażując kogoś moralnie, można mu trochę spowodować, że na arenie międzynarodowej będzie się musiał tłumaczyć, a nie będzie chciał tego, żeby ten, no to jak to są jakieś tam ograniczone kwoty, to może można, ale to nie takie duże, tak, no to wydaje mi się, że no nie ma szans, że to jest tylko na użytek mobilizowania tutaj wewnętrznych elektoratów i to mówiłem już zapisu i no, tym bardziej jak mamy stronnictwo pruskie u władzy, to przecież nie na darmo tutaj Niemcy popierali tyle lat Platformę, żeby oni teraz tu komornika przesyłali, bo ten, no nie wydarzy się to. Coś tam Tusk powie na zasadzie Scholza, że weź coś daj, bo przecież mnie tu zamęczą te pisiory. Chyba nie chcecie, żeby pisiory do władzy wróciły, tak? Oni mówią, no nie, nie chcemy, nie, nie. Herr Tusk to może coś tam tutaj. Weź to tutaj używane niemieckie elektryki, weź i nie może jakoś to będzie, nie? No coś tam pewnie tak, ale no na pewno nie ma już szansy na wyegzekwację. To jest dopiero nowa propozycja załatwienie sprawy reparacji starymi niemieckimi autami elektrycznymi. Jest to dość nowatorska propozycja, trzeba przyznać. Albo wiatrakami ewentualnie, oczywiście już tak pół żartem, pół serio. Ale panie pośle, zostawmy ten temat reparacji, bo rzeczywiście tutaj też, pomijając, że można by dyskutować długo, to sprawa wydaje się być no, co najmniej jedną z tych spraw beznadziejnych do egzekucji. No i deficyt państwa. To jest sprawa, która jest na naszych oczach. Mamy na nią 100% wpływ jako państwo. No i 289 miliardów, rekord w 2025 roku nas czeka. Oczywiście rząd mówi o tym, że to jest budżet tak siły, rozwoju, że tutaj będą wielkie wydatki na system ochrony zdrowia, że będą wielkie wydatki, które popchną Polskę do przodu w rozwoju. Aż do 100 miliardów w sumie tego deficytu to jest tylko dlatego, bo z tych wszystkich pozabudżetowych wydatków PiS-u, to my je wróciliśmy tutaj do budżetu i tutaj jest w końcu taki budżet zunifikowany, taki jaki powinien być. Czy pan kupuje tę narrację? Bo tutaj Donald Tusk, no, jakby entuzjastycznie podchodzi, tak, że no właśnie to jest ten budżet rozwoju, to jest budżet siły. To już w trzecim pytaniu będę musiał być symetrystą tutaj trochę. No oczywiście to częściowo jest to prawda, tak, znaczy no, oni zrobili trochę to, że przestali, albo w każdym razie ograniczyli trochę to żonglowanie finansami, które PiS twórczo stosował, udając, że długu nie ma, bo inaczej się go nazwie, inaczej się go zaksięguje do innej kategorii, to załóżmy, że to już nie jest deficyt budżetowy. No to tutaj oczywiście był cały czas deficyt, tylko no, ukrywany właśnie takimi sztuczkami, że coś było zapisane do funduszu covidowego, a fundusz covidowy nie wchodził do budżetu. Teraz jest to zrobione odrobinę bardziej uczciwie, co nie znaczy, że dobrze, tak? No to nie zmienia tragizmu tej sytuacji, że ten deficyt właśnie taki jest. No, być może zapisu byłby też znacznie, na pewno byłby znacznie większy, gdyby to uczciwie policzyć. Natomiast no, to nie zmienia postaci rzeczy, tak? No, powiedzieli, że jak dojdą do władzy, to płynie tutaj, pamiętacie te filmiki Tuska na tle tych pieniędzy, ile to tutaj przywiosłuje po prostu tych eurosów tam na paletach i jak tylko dojdzie do władzy, to wszystko będzie odblokowane, popłyną pieniądze i nie będziemy musieli się tak już dzięki temu zadłużać, bo to PiS się musiał zadłużać w narracji tych platformersów, jak się ich pytało, dlaczego tak się dzieje i jak to oni chcą zrobić na przyszłość, że obiecują utrzymać te wszystkie wydatki, a bez podnoszenia podatków, no to właśnie tak, no bo my będziemy mieli europejskie pieniądze, to wszystko będzie inaczej. No i co? No i kurczę, no i nic, tak? No i mamy taki deficyt, jak mieliśmy. Albo większy nawet. Więc no, nie zmienia to tragizmu sytuacji, tak? No zadłużamy się, czyli wydajemy ciągle więcej niż zarabiamy. Nasi politycy licytują się tylko z jednej i z drugiej strony na to, kto wyda więcej,
kto lepiej zrobi wyborcom za ich własne pieniądze, których jeszcze nie mamy w dodatku. I no, obawiam się, że to ta licytacja doprowadzi nas do bankructwa jakiegoś takiego już totalnego bankructwa tego kraju. Także będzie Polska musiała ogłosić bankructwo, jeśli to szaleństwo nie zostanie zatrzymane. Tylko Konfederacja jest partią, która uczciwie mówi o tym, że wydatki trzeba zmniejszać. Cała reszta mówi, jak ma tylko pomysły, jak je zwiększać. Panie pośle, no znowu bardzo krytyczna wizja, choć do bankructwa nam jeszcze trochę brakuje, aczkolwiek no możliwe, że jeżeli te deficyty będą tak rosnąć, to się do niego przybliżymy, kto wie. Zawsze to nie jest, wie, ile brakuje. Dokładnie. Zawsze to jest zaskoczenie. Nie, no mniej więcej można ocenić tam ten procent korelacji długu do PKB, no to u nas jeszcze jest na dość w miarę rozsądnym poziomie. To są kraje, które mają tak wysokie zadłużenie. Choć to też zależy, czy to jest oczywiście krajowe, czy zagraniczne itd. itp., jak to wszystko skonstruowane, ale są kraje w gorszej sytuacji, nawet w Unii Europejskiej, zdecydowanie od naszej. Ale tutaj zostawmy to, bo tutaj no, kolejny... Dyskusyjne, no. No to jest dyskusyjne zawsze, tak, bo to jest dużo zależności też w zależności od tego, jak dana gospodarka funkcjonuje, więc... Ale no na pewno duży deficyt nigdy nie cieszy, bo jednak zawsze państwo dąży do tego, żeby jakkolwiek go ograniczyć, a najlepiej, żeby go nie było za bardzo dużego. Przejdziemy do polityki krajowej, bo PiS tutaj ogłasza wielką mobilizację wśród swoich wyborców. Wpłacajcie na konto, pokonajmy to zło. Też wyznacza, tak bym powiedział, jak jest podatek PIT, to taki trochę podatek PiS, że jak jesteś posłem, to 1000 zł. Jak jesteś europosłem, no to daj 5000 zł na działanie partii. No bo musisz, tak, no jesteś tutaj członkiem partii, no musimy się wspierać w tej trudnej sytuacji. Jak pan właśnie podchodzi i do decyzji PKW, no i do tej takiej reakcji PiSu? Czy to im może nawet... paradoksalnie nie może pomóc, że to trochę tak zmobilizuje, że zobaczcie, tutaj wszyscy teraz za rękę prowadzimy ku zwycięstwu w wyborach prezydenckich. Znaczy, przede wszystkim PiS-owi dobrze tak. To jest słuszna kara za no, realizowanie głupich pomysłów, takich jak upolitycznianie PKW, tak, no bo to PiS miał taki właśnie pomysł, że tam wprowadził reprezentację polityczną zamiast sędziowskiej. No i kto by się spodziewał, że doprowadzi do tego, że przy zmianie władzy to inni obsadzą w sposób polityczny i zrobią po politycznej linii, odbiorą im te subwencje. No kto by to się spodziewał, że tak może pójść? No wielokrotnie się im mówiło, nie rządźcie tak, jakbyście mieli rządzić wiecznie, pomyślcie, jak te pomysły, które macie tutaj, wdrażacie, te instytucje, które tutaj wdrażacie, jak się sprawdzą w sytuacji, kiedy wpadną w niepowołane ręce, tak, w ręce waszych przeciwników. No i tej refleksji chyba cały czas zabrakło. No i proszę, to jest efekt, gratulacje. Więc żal mi ich nie jest. Natomiast co nie znaczy, że nie mam wątpliwości, czy tam oczywiście nie jest to naciągane i czy te naciski polityczne nie były zbyt daleko idące na PKW. Oczywiście były, tak. No. Kwalifikacja tego, no to nie wiem, to już tam się nie będę doktoryzował, na ile to było zasadne, no ale wiemy, jak PKW potrafi podchodzić, jak mieliśmy sytuację Konfederacji, tak, za ten jeden baner, który nam groziło utrata subwencji. Wtedy odwołaliśmy się do sądu i tam te wypłaty zostały podtrzymane. W końcu chyba tam ta sprawa została oddalona. Nie wiem, jak to się skończyło do końca, ale w każdym razie subwencja została uratowana, na szczęście. A tutaj, żeby oni nie mogli skorzystać z tego samego mechanizmu i po prostu pobierać subwencji, póki sąd nie wyda wyroku, no to oni już tam chcą im wstrzymać niezależnie od tego. Więc no widać, że tutaj taka trochę, no znowu, platformerska bandyterka daje znać o sobie, co nie oznacza, że właśnie tamtym się nie należało. Na przyszłość oczywiście ja byłbym za tym, żeby ustanowić system finansowania partii politycznych i innych. Jeśli w ogóle ma on być oparty o jakieś publiczne finansowanie, czemu jestem z zasady przeciwny, ale jeśli już mamy w tym paradygmacie operować, no to w ten sposób, że zwolennicy partii deklarują odpis podatkowy, I te pieniądze są przekazywane bezpośrednio na konto partii i to sami wyborcy, którzy tego wsparcia finansowego udzielają,
decydują o ewentualnym jego zabraniu, a nie konkurenci polityczni, bo w ogóle jest to sytuacja patologiczna, także że ciało opanowane przez naszych konkurentów politycznych może zdecydować, czy my mamy mieć subwencję, czy nie. A to nasi wyborcy przecież płacą te podatki i wcale nie chcą, żeby to trafiło do kogoś innego albo na coś innego, tak? Tylko chcieliby, żeby ich partia również była finansowana w takim razie. A to tymczasem miliony podatników popierających PiS no nie będą miały przełożenia na finansowanie tej partii, podczas kiedy inni będą mieli. Tak? No, oczywiście rozumiem tutaj, jakie są racje za tym przemawiają, że tam mogło być coś z tymi finansami nie tak. Natomiast no, moim zdaniem to powinni oceniać jedynie wyborcy tej partii, bo zawsze jest ryzyko, że jeśli będą oceniać to konkurenci, no, to będą oceniać właśnie tak, żeby zabrać tam tym drugim. Więc co do zasad na przyszłość, no to powinniśmy w tym kierunku to zreformować. Tak? No, tam oczywiście znam argumenty przeciwko im, że jestem otwarty na konstruktywną dyskusję, jak to zmienić, ale w każdym razie uniezależnić to od ciał politycznych na pewno należy. Panie pośle, i na koniec, kwestia, którą się pan zajmuje, choć też duża część Konfederacji bardzo często, czyli cenzura w internecie, znowu bijecie na alarm, pan również. No i właśnie, czym to jest spowodowane? Czy jest coś niepokojącego według was, co teraz możemy zaobserwować? No bo o tej kwestii granicy wolności słowa, o tym, jak to powinno być kontrolowane, dyskutuje się cały czas. No ale tak naprawdę chyba jeszcze nikt nie wypracował takiego złotego środka. Ale nie chcę wypracować złotego środka. Ja chcę, żeby wolność była możliwie największa. Nie chcę, żeby była w środku, że trochę tak, a trochę nie. Nie widzę żadnego powodu, żeby państwo cenzurowało wypowiedzi swoich obywateli. To, co robi Unia Europejska, bo to rozumiem, że do tego pan redaktor nawiązuje w ostatnim czasie, no to jest naprawdę zatrważające. Widzę to, w jakim tempie i z jaką bezczelnością to się posuwa. No, komisarz unijny publicznie, jeszcze chwaląc się czym, czyli najwyraźniej przekonany, że to jest coś, co się jeszcze spodoba, czym on chce się tutaj popisać przed wyborcami, napomina Ilona Muska, że on nie dość dobrze tam cenzuruje Twittera i że jak jest jakaś debata w Stanach Zjednoczonych z prezydentem, to jednak Europejczycy oglądają i o to ma podlegać pod unijne standardy zabezpieczające, żeby tam czasem czegoś nie było, nie padło coś, co się nie spodoba panu Bretonowi. No jest to po prostu przerażające, że tak szybko materializują się najgorsze obawy, które ja miałem w czasie, kiedy te akty DSA, DMA były uchwalane. Ja ostrzegałem o tym, nawet zespół parlamentarny zrobiłem tam. O dziwo okazało się, że w Polsce prawie nie ma ludzi, którzy by chcieli z tym walczyć. Bo nawet takie jak Fundacja Panoptykon, która wcześniej jeszcze w czasie akta pokazywała, jakie zagrożenia z tego płyną i tam parę razy, mimo oczywiście tam lewicowego charakteru często, jednak pokazywała, jeśli chodzi o wolność słowa, tutaj zagrożenia adekwatnie, to tutaj wsparła to w ogóle, tą regulację. A ta regulacja, no to tam zawiera dość oczywiste mechanizmy przerzucania odpowiedzialności, łatwego przerzucania na operatorów, a no, takiego centralizowania odpowiedzialności za to, co się dzieje w internecie. No a jeśli już znajdziemy kozła ofiarnego, które możemy karać, no to już jego zmartwienie, żeby tego tam nie było. Tak? No, czyli jest to wymuszanie cenzury na platformach internetowych. No i czy będzie to nadużywane w celach politycznych? No, ja od początku mówiłem, że tak. Tam pan Optykon twierdził, że nie, to tak spokojnie, to tylko chodzi o tam takie ważne rzeczy tutaj, jak tam zawsze pedofilia, nie pedofilia. No i co? No i jest, tak jak mówiłem. Bezczelność tych urzędników jest naprawdę zatrważająca. No, ostatnio aresztowano twórcę Telegrama z kolei z podobnych powodów, że on nie chce się zgodzić na współpracę ze służbami francuskimi w likwidowaniu tam jakichś treści, cenzurowaniu jakichś treści na tym komunikatorze, które zdaniem Francuzów powinny być. No to zmieniamy się w państwo, a tam jakiś inny już czmychnął z Unii Europejskiej, w związku z tym widzę, co się święci. No, zmierzamy w kierunku jakiegoś superpaństwa i to superpaństwa totalitarnego. I to wydaje się nie budzić w ogóle większych emocji ku mojemu przerażeniu wśród szerokiego elektoratu, bo my tam, o ile te spory na temat tego, co tam Kuleba powiedział, czy że tam deficyt taki, a nie inny, są jako tako zauważalne w Polsce. No i słusznie, tak, no bo to
też są jakieś ważne sprawy. No to jest w ogóle nieadekwatnie słabo słyszalne. A zmierzamy do modelu, w którym zaraz w Polsce, skoro oni pouczają portale amerykańskie na temat tego, jak oni mają debatę w amerykańskich wyborach prowadzić, no to co to dopiero u nas? Co my będziemy mieli do powiedzenia, jak im się nie spodoba stan debaty w Polsce, że trzeba coś tu wyciszyć, te konfederacje albo tam kogoś innego, ale to pewnie raczej konfederacje. Także ja zdecydowanie wzywam na alarm i bardzo bym prosił, żeby też widzowie się bardziej zainteresowali, bo to naprawdę zmierza w Szanowni bardzo, Państwo, bardzo złym kierunku. Poseł Sośnierz bije na alarm i ma do Państwa prośbę, choć w sumie jest to ciekawy temat na debatę. Pamiętam, jak te debaty, czy na temat akta, czy różnych innych rzeczy związanych z cenzurą w internecie w pewnym momencie były popularne, ale to zostawiamy na przyszłość. Może coś się w tej sprawie zmieni. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcając do subskrybowania naszego kanału, ponieważ większość z Was tego nie robi. Nam to bardzo pomaga się rozwijać. Nie zajmuje zbyt dużo czasu, a buduje społeczność gońca. Państwa i naszym gościem był poseł Dobromir Sośnierz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.